Znicz Kłobuck zwyciężył w ogólnopolskim turnieju dziesięciolatków pod nazwą Wieluń Gold Cup zorganizowanym w hali WOS. W finale zespół spod Częstochowy wygrał 1-0 z MKS Kluczbork. W imprezie z udziałem 10 drużyn na czwartym miejscu uplasował się pierwszy zespół gospodarzy, który w półfinale przegrał z Kluczborkiem 0-2, a następnie w takim samym stosunku uległ Centrze Ostrów Wielkopolski w meczu o miejsce na najniższym stopniu podium. Na osłodę pozostał fakt, że WKS pierwszy jako jedyny z całej stawki drużyn pokonał w grupie eliminacyjnej późniejszego zwycięzcę turnieju. Na 9 pozycji uplasował się WKS drugi, również trenowany przez braci Dawida i Piotra Przezaków. Thank you.
Uda się temu. Zero wyżej. Drugie obrębne godzina, ustępuje sobie twór Oliver Klingi. Gratulujemy. Zawsze ciągle zero do zera. Po budżu do kraju. I teraz odbiorcy karty z numerem 10. Jakub Cydlik. Chodzę do szkoły piątki w Wieluniu. No. Kiedy piłkę nożną grałeś? Od 2 lat. A ty, Oliwier? Ja mam lat 10 i chodzę do szkoły podstawowej w Skrzynie. I tak piłką się zacząłem interesować tak w 5-6 lat. Chodzisz do szkoły w Skrzynie? Przypuszczam, że tam mieszkasz. Nie koliduje to swoimi obowiązkami dojazdy. Jak to godzisz? Dojazdy, naukę, grę w piłkę nożną? Znaczy to ja mieszkam na Dębcu, a mama mnie dowozi do Wielunia tak na treningi. Dlaczego piłka nożna akurat, Mateusz? Nie wiem, po prostu bardzo lubię piłkę nożną i lubię w nią grać z kolegami, z innymi. Piłka nożna to tak specyficzna dyscyplina w zasadzie, tak na naturalnych warunkach to na trawie, na dużych boiskach. Dużo się różni ta halówka od tej na powietrzu? Nie, tak dużo nie.
ale trochę się różni. Czym się różni? Czy mieliście przygotowania pod tym kątem właśnie, jakieś zajęcia wcześniejsze na hali tutaj w Osiru? Trudno to powiedzieć. No, mniejsze boiska, wiadomo, inna nawierzchnia, ale jak się do tego przyzwyczaić? Czy mieliście okazję tutaj troszkę pograć przed tymi zawodami? Do tych warunków halowych się przyzwyczaić, czy mieliście okazję? No mieliśmy parę dni, ale tak to gramy na normalnej trawie, bo tak to wcześniej trenowaliśmy. Na sam początek trenowałem na sztucznej trawie. No i... Przejdźmy, jak dzisiaj poszło? Jakie mecze graliście i dotychczasowe wyniki? Wyniki to na przykład pierwszy mecz to WKS Wieluń 1 Sieradz, to zremisowaliśmy po 1. Dalej... Pamiętasz, Mateusz, jakie były mecze? Włókniarz Moszczenica kontra WKS Wieluń 1. 2-1 dla nas. Tak. Potem jeszcze coś było przed półfinałem? Pogoń Zduńska Wola 2. Wygraliście, przegraliście? Remis 1-1. Te wyniki wam dały miejsce w półfinale. Jak poszło w półfinale z Kubuckiem? No trudno było nam grać, ale... No bo... Staraliście się? No tak, ale chyba odwagi nam zabrakło. Powiedz, jaki był wynik, przyznaj się. No... Przegraliście 0-2, tak? Była szansa lepszy rezultat osiągnąć? No myślę, że tak. A czego zabrakło w takim razie? Przeciwnik tak dobrze zagrał, czy mieliście słabszy kwadrans, bo po 13 minut gramy? Przeciwnik dobrze zagrał. Przed wami mecz o trzecie miejsce, wiecie już z kim? Z Centrum. Ostrów Wielkopolski? Tak, tak. Jakie tam nadzieje, przewidywania przed tym meczem o trzecie miejsce, staniecie na podium? Nie wiem za bardzo. Nie wiem, jak oni zagrają. Dobry zespół, ta Centra? Bardzo dobry. Wiecie, jak są najlepsi zawodnicy, jak ich przykryć, wyłączyć z gry? Albo jakie słabe punkty mają? No nie za bardzo. Jaki wynik będzie w meczu trzecie miejsce? Nie wiem. 2-1 dla nas. Tego wam życzę, dziękuję za rozmowę.